znać. Już się chyba wszyscy zebraliśmy. Dzisiaj przejdziemy się po Osiechu. Zajmie nam to, tak zakładamy, niecałą godzinę i obiecujemy, że będziemy szukać cienia. Ja będę prowadził spacer, czyli nazywam się Klaudiusz Grabowski, koleżanka Dorota Kucharczyk. Będziemy opowiadać właśnie o tej niesamowitej dzielnicy. I zaczniemy trochę od tyłu, ponieważ zaczniemy od placu obrońców Poczty Polskiej. I tam zaczniemy naszą opowieść, także zapraszam, tutaj idziemy za winkiel i tam w cieniu drzew sobie staniemy i na jakim stoimy. Stoimy. Czekamy jeszcze na wszystkich. Za naszymi plecami oczywiście budynek Świecińca, już Państwo o nim wszystko wiedzą. Kolega Janusz Dargacz opowiedział historię tego najstarszego tutaj w okolicy i najcenniejszego zabytku. Natomiast znajdujemy się tutaj obecnie na największym placu na Osieku. Jest to stosunkowo nowy, jak na Osiek, twór urbanistyczny, to wnętrze właśnie. Za moimi plecami, przed Państwem, znajduje się oczywiście Muzeum Poczty Polskiej. Budynek jest dzielony, bo na niższych kondygnacjach jest muzeum, na wyższych jeszcze szkoła łączności do niedawna zajmowała pomieszczenia, obecnie tam trwa remont. A co będzie po remoncie? Po remoncie, w sensie, bo tu ma być nowa ekspozycja muzeum właśnie, jest już projekt. Czyli będzie wielkie, takie wielkie muzeum? Znaczy tam całe nie będzie wielkie, tylko tutaj na tych niższych kondygnacjach, a Janusz, tam wyżej ma cały czas szkoła zostać, czy jak to jest? Tak, szkoła ma zostać cały czas. Remont jest przez szkołę. Tak, jest przez szkołę, a po prostu muzeum wykonało tutaj projekt nowej ekspozycji. No, Szkoła Łączności też nie przez przypadek tu się znajduje, tak? No bo to właśnie w związku z przeszłością budynku. Natomiast sam budynek powstał pod koniec pierwszej połowy wieku XIX, a wcześniej znajdował się tutaj dom poprawy, o którym wspominał także Janusz na wykładzie. I ten dom poprawy, wzniesiony w XVII wieku, jak nazwa sama mówi, był zbudowany po to, żeby tutaj właśnie umieszczać, tak, dokładnie, umieszczać osoby, które właśnie zajmowały się właśnie tą żebractwem i były tutaj niepożądane jakby w samym mieście i trafiały właśnie tutaj. Dom funkcjonował jako zakład. Tutaj produkowano sukno i to sukno produkowano na potrzeby wojska. Szyto z niego mundury i tak miał, ci mieszkańcy mieli tak zarabiać na siebie przez szycie właśnie tych mundurów. Ale jak wiemy, nie był to dochodowy biznes i miasto musiało się dokładać do tego domu poprawy właśnie, żeby utrzymać tam mieszkańców. Też mogę powiedzieć, że osoby, które właśnie pokazywały tą poprawę, mogły ubrać się na zielono, te osoby, które jakby nie, tej rehabilitacji nie przychodziły prawidłowo, ubierały się na szaro. Coś takiego, tak. Dom poprawy, właśnie ta nazwa tak dużo mówi jakby. Czyli ci, co nie szli do więzienia, młodzi, tak, obyczajni, tak. No właśnie nieposłuszni, tutaj mogli zostać umieszczeni właśnie. Nie mając pracy, właśnie był ten okres, wiek XVIII, to no jednak ta bieda w mieście była większa, to właśnie już Janusz o tym mówił. Po zamknięciu domu poprawy umieszczono przejściowo tutaj więzienie, a później już w wieku XIX założono tutaj szpital wojskowy, lazaret i leczono tutaj chorych na cholerę. W XIX wieku wybuchały tutaj dwie epidemie i właśnie tutaj umieszczano chorych na cholerę. Budynek był jednak za mały, też nie był remontowany i trzeba go było rozebrać i w 1843 roku zaczęto budować ten okazały gmach właśnie na potrzeby szpitala dla wojska. Początkowo powstał ten budynek przed nami, to skrzydło, które idzie wzdłuż ulicy Tartacznej, dobudowano później i tutaj właśnie zajmowano się chorymi żołnierzami. W opiece pomagały, jak zostało sprowadzone do Gdańska pod koniec wieku XIX, siostry Boromeuszki. To są te same zakonnice, co prowadziły szpital na Dolnym Mieście. Ponieważ w Wolnym Mieście Gdańsku, Wolne Miasto Gdańsk miało, nie mogło posiadać wojska, tak? Było pod opieką Ligi Narodów, więc te wszystkie wojskowe obiekty zostały przekazane albo miastu, albo właśnie Polakom. I tutaj postanowiono właśnie w tym budynku szpitala urządzić oddział pierwszy Poczty Polskiej.
Oddział drugi znajdował się przy dworcu, a oddział trzeci, jako powstały w porcie, otrzymał ciekawy budynek w takiej formie dworkowej. Jak Państwo płyną przez port, to ten taki eksponowany budynek to właśnie Poczta Polska nr 3. Może o samych tutaj tych historiach wojennych nie będziemy opowiadać, bo Państwo na pewno już dużo wiedzą, słyszeli na pewno niejedno. To miejsce ważne jest na mapie. Natomiast chcemy opowiedzieć o samym tutaj placu, na którym się znajdujemy. Sam plac powstał w takiej formie właśnie zieleńca dopiero pod koniec wieku XIX. W 1893 go urządzono i otrzymał imię Jana Heweliusza. Wcześniej był nazwany po prostu placem przy domu poprawy. I pod koniec wieku XIX właśnie tutaj urządzono ten zieleniec. Ale tą formę, jaką widzimy obecnie, nadano tutaj temu miejscu dopiero w 1979 roku, kiedy to postanowiono upamiętnić obrońców Poczty Polskiej i państwo Kuczma wykonali projekt tego właśnie pomnika. Co ciekawe, to jest pomnik, który stanowi taki jakby tryptyk pomników, ponieważ państwo Kuczma zaprojektowali jeszcze dwa ważne pomniki i to jest pierwszy z nich. Ten pomnik upamiętnia oczywiście pocztowców. Następny pomnik zaprojektowany w Częstochowie upamiętnia ogólnie osoby poległe za obronę ojczyzny, a trzeci pomnik, ostatni w kolejności, upamiętnia powstańców warszawskich. On znajduje się na Placu Krasickich w Warszawie oczywiście. Także my mamy tutaj pierwszą realizację z tego tryptyku i tutaj, to warto zwrócić na to uwagę, państwo Kuczma tutaj projektując jakby przestrzeń, zagrali też płaszczyzną właśnie powierzchni. Mamy jakby te wzburzone fale bruku, tak? Bruk wychodzi jakby i tworzy taki cokół właśnie pod sam pomnik, pod samo przedstawienie figuratywne, które jest złożone z postaci bogini zwycięstwa Nike, która tutaj przyjmuje właśnie broń palną od poległego pocztowca. Pocztowiec już ranny i właśnie widzimy torbę z listami, które się wysypują z jego właśnie torby. Nad tą grupą wzbija się stado właśnie gołębi i tutaj też sama materia pomnika, stal nierdzewna. Wykonanie tego nie było łatwe, pomagali tutaj pracownicy rafinerii to spawać i właśnie wyginać te blachy. Ale to nie jest jedyne przedstawienie tutaj, jedyny pomnik upamiętniający pocztowców. Tutaj za rogiem jest długi mur. Tartów pod Kuku. Tam będziemy przychodzić, ale tam nie zajdziemy, tam zachęcam Państwa, żeby później zajść. Jest epitafium z brązu, które upamiętnia pocztowców i to z kolei wykonali Państwo Zygfryd i Maria Koprowscy. Natomiast jeszcze jest jedna realizacja, ta najnowsza. To jest realizacja z tutaj naszej Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Będzie już z 10, jak nie więcej, lat temu. Tam jest taki, wykonane są odciski dłoni i one są przywieszone na murze na takiej wysokości, na jakiej pocztowcy stali do rozstrzelania, więc też taka trochę współcześniejsza realizacja, ale też utrzymana w takiej bardzo delikatnej formie. Czyli mamy takie trzy jakby realizacje, bardzo różne, ale właśnie upamiętniające pocztowców i w innej formie, ale bardzo ciekawe i udane, tak? Absolutnie nie mam pojęcia. Ja nie wchodzę w sprawy Brani Polnej, naprawdę nie wchodzę i nigdy nie wchodziłem, także nie mogę powiedzieć. No to jest symbolicznie tak przedstawione, oczywiście, więc na pewno. Tak, żebym miał to oddawać jakby, tak, tutaj tą walkę, więc tutaj autor po prostu sięgnął po taki repertuar. Artyści, tak. Jeżeli tu już jesteśmy, to jeszcze mogę dodać, że tam po skosie, tak wskażę ręką, są tereny zamczyska, czyli miejsca, gdzie do XV wieku, do połowy wznosił się zamek krzyżacki i po wygnaniu Krzyżaków z Gdańska teren ten został, gdańszczanie rozebrali cegła po cegle zamek
i ten teren aż do połowy XVII wieku nie został zabudowany. Służył po prostu jako takie przestrzenie gospodarcze. Tam na przykład bielono płótno, suszono drewno na tego typu potrzeby, był wykorzystywany ten obszar. Natomiast jeszcze wracając do tego zamku krzyżackiego, no on został zbudowany po 1308 roku, czyli po tym jak Krzyżacy zdobyli Gdańsk, i to właśnie słynna rzeź Gdańska. To nie do końca była rzezią, jak już teraz po badaniach najnowszych wynika. Natomiast ludność z tego grodu, który zdobyli Krzyżacy, grodu Gdańskiego, tą ludność przesiedlili. I ta ludność zajmująca się rybactwem i zbieraniem bursztynu została tutaj przesiedlona właśnie w głąb tutaj obszaru, tego bagnistego, to były bagniste łąki. I tak właśnie powstał Osiek, czyli Osiek po 1308 roku został zasiedlony i od tej pory właśnie no, po zmianach, ale jest nieustannie tutaj zamieszkałą częścią Gdańska i właśnie to jest ten fenomen miejsca. Natomiast no, po tym okresie średniowiecza tutaj śladów już nie znajdziemy, poza tym układem ulic, to będziemy jeszcze wskazywać. Natomiast my tutaj z koleżanką pokażemy już te nowsze realizacje i teraz przejdziemy się dalej, zakręcimy przy Ślocińcu i wejdziemy już w ten sam osiek, gdzie tą sieć średniowiecznych uliczek jeszcze możemy prześledzić i się nimi przejść. Także zapraszamy dalej. Tak? Osiek coś oznacza? Osiek, tak. Osiek to oczywiście oznacza zasieki, tak? Bo ta osada tutaj, zamieszkana przez tą ludność, była w ramionach taką palisady. Tak, ona była odsłana i tam osiek. Ale to był dla mnie problem. Nie jest to problem. Sama praca to nie jest problem. 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 I tak jak mówiłem, po tej średniowiecznej historii no już niewiele rzeczy pozostało, ale ten układ ulic jeszcze ten nietypowy, ponieważ Osiek był osadą początkowo nielokowaną, nie było tutaj wytyczone kwartały tak równe jak na głównym mieście. Do tego tutaj, jak Krzyżacy przykopali kanał Raduni, tutaj kilka odnóg właśnie kanałów przychodziło. Stąd, chodząc po Osieku, właśnie musimy cały czas skręcać, nie wiemy, co dokładnie nas czeka za rogiem. I szerokość ulic tutaj, na tym miejscu, jest właśnie spowodowana tym, że tutaj była odnoga jednego z kanałów. Na początku wieku XX ten kanał zasypano. Podobnie się działo także na Dolnym Mieście. To oczywiście w celach komunikacyjnych robiono tak, żeby było wygodniej, że nie trzeba było przerzucać mostków, ale dzięki temu właśnie na przykład w tym miejscu mamy szeroką ulicę i z tą zielenią tutaj. Ponieważ sam Osiek został bardzo gęsto zabudowany, zresztą tak jak cały Gdańsk. Na tym zdjęciu lotniczym właśnie w Kulowce Państwo mogą to dokładnie zobaczyć. I jeżeli tutaj na Osieku właśnie zrobiono tak samo jak na Dolnym Mieście, to z korzyścią właśnie dla współczesnych mieszkańców. I po to, żeby właśnie udogodnić życie mieszkańcom, wybudowano także budynek, który znajduje się dokładnie za Państwa plecami w Oskosie. To jest budynek łaźni publicznej, który zbudowano w 1903 roku. I to był pierwszy, można powiedzieć, takiej sieci łaźni publicznej w Gdańsku. I te łaźnie powstawały właśnie w dzielnicach gęsto zabudowanych, robotniczych, po to, żeby w celach właśnie higienicznych mieszkańcy mogli tutaj przyjść i za drobną opłatą skorzystać albo z prysznica, albo z wanny. Żeby był komfort dla korzystających, osobne wejścia były dla panów, pań i dzieci ze szkół.
Dodatkowo w tych łaźniach na wyższych kondygnacjach widzimy te wysokie okna, ponieważ umieszczano sale gimnastyczne, gdzie właśnie młodzież mogła jeszcze ćwiczyć. Także tutaj taki pełen repertuar właśnie fit, właśnie fitness, tak, fitness, fitness, tak. Jeszcze dodam, że właśnie oprócz tutaj tej łaźni na Osieku, po kilku latach zbudowano łaźnie na Dolnym Mieście, 1908 albo 1908 i w 9 albo 10 zbudowano łaźnie w Nowym Porcie. I ta łaźnia z Dolnego Miasta i Nowego Portu są tak najbardziej podobne do siebie. Natomiast czwarta łaźnia na Siedlcach przy ulicy Malczewskiego została zbudowana w 1914. I ona jest właśnie, ona jest zupełnie innym budynkiem, jest niższa i w takim stylu już trochę zbliżonym do modernizmu powstała. I ona jest na wysokości 8 liceum, tylko synu Malczewskiego. I tam jest obecnie przychodnia albo jak coś... Przychodnia albo jakaś tam klinika. Mała klinika też, to się nazywa. Coś takiego. Jeszcze w 5 łaźnię uruchomiono na Wałowej w budynku Kasy Chorych. To jest ten budynek, obecna przychodnia na Wałowej, tam też jeszcze umieszczono tę piątą łaźnię. Te opłaty, jak mówiłem, były niewielkie. One wynosiły mniej więcej, to był koszt biletu tramwajowego. I właśnie w tej cenie można było skorzystać z kąpieli. I one powstawały, te budynki też lokowano blisko szkół, po to właśnie, żeby ta młodzież szkolna mogła korzystać z sal gimnastycznych. I ten właśnie budynek obok, budynku łaźni, jest starszy, on pochodzi z 1875 roku i został zbudowany jako szkoła dla chłopców. Szkoła dla dziewcząt znajdowała się kawałek dalej, nad kanałem. Ona nie przetrwała wojny, ta szkoła została zniszczona i już nie ma. Natomiast jeszcze tutaj, oprócz tego skrzydła, jeszcze jest z tyłu skrzydło dobudowane nieco później, także szkoły. I obecnie ten cały kompleks, bo łaźnie jeszcze miejskie funkcjonowały w tych budynkach jeszcze po wojnie, przez ileś lat. Ale w związku z tym nowym budownictwem, gdzie każde mieszkanie już ma łazienkę, ubikację, te łaźnie nie były potrzebne, po prostu je zamykano i przekształcano. Adaptowano na inne potrzeby i łaźnie tutaj zaadaptowano na potrzeby szkoły. Obecnie to jest zespół szkół autonomicznych, jedna z lepszych szkół w Gdańsku i w ogóle w tym mieście. Natomiast dwie pozostałe łaźnie, w sensie te dwie następne, czyli łaźnia na Dolnym Mieście w Nowym Porcie, służą potrzebom artystów i miłośników sztuki, jako centrum sztuki współczesnej łaźnia, gdzie odbywa się masa ciekawych wystaw i eventów, na które tutaj także zapraszamy. Natomiast ta łaźnia właśnie na Siedlcach, ona została sprzedana w prywatne ręce i tam służy obecnie jako klinika. Tam się zmieniają te funkcje, ale to już może nie jest aż tak istotne. Dobrze, więc w tym miejscu... Odbijemy tak, łaźnię na Siedlcach. Odbijemy. Prysznice, tak. I takie miejsca, gdzie się większość zbierało, i to było tak, że jeszcze było bardzo w sensie właśnie intymnie, że osobno było wejścia dla panów i pań właśnie, żeby zapewnić tą intymność. Też te wejścia na przykład, zupełnie nie, to nie, tutaj na północy takich rzeczy nie było. Ale to wszystkie po 1900 roku, nie wcześniej. One wcześniej były mniejsze, takie mniejsze, powiedzmy, no prywatne, tak, one były. Miasto w końcu zainwestowało tutaj w ramach modernizacji i zbudowało łaźnie takie duże publiczne, tak, żeby właśnie obsłużyć. W tym międzywojniu tylko 12% mieszkań miało swoje łazienki, tak? Czyli proszę sobie wyobrazić, że większość mieszkańców teraz, że miało ustęp poza domem, to też no, nie mogło w żaden sposób korzystać z łazienki. No a ten wzrost jakby świadomości, tak? Też to zasypywanie kanału właśnie po to, żeby tutaj się nie lęgły te komary i tak dalej. Ponieważ pamiętajmy, że te kanały też służyły na tym celom gospodarczym przede wszystkim, także tu panował niezwykły fetor. Tutaj był zapach niesamowicie nieciekawy. Zanieczyszczano to właśnie i garbarnie się znajdowało nad kanałem różnego typu młynu. I to właśnie spływało tędy. To jest ujście przecież kanału do Motławy. I wiemy, że tam latem, jak było czyszczenie kanałów, to tam takie zawiesina się unosiła właśnie w tamtym miejscu. Do tego ryby zostały odcięte właśnie przez tą zawiesinę. Jeszcze one padały, no tutaj się działo tak no, niezbyt dobrze. Ale właśnie no, mamy to polepszenie sytuacji przez budowę łaźni, zasypanie tych kanałów.
Teraz właśnie to jest ulica Osiek, obecnie chyba najszersza w dzielnicy przez to zasypanie kanałów. Ona też nosiła nazwę Pięciopalczastej, ponieważ od niej odchodzi aż pięć innych ulic. Ale to nie była główna ulica Osieku, tą ulicą była Panieńska, tam dojdziemy za chwilę i opowiemy jeszcze trochę o przeszłości. Natomiast teraz przejdziemy tutaj za następny zakręt, żeby zobaczyć te nowsze realizacje, te nowsze budynki i tam o nich trochę opowiemy, bo są niezwykle ciekawe i wręcz są fenomenem na skalę Gdańska i Polski. Także zapraszam dalej. Zegarka i kluczyków, tak? To takie na potrzeby dzielnicy, po prostu, taki klub osiedlowy. To jest nasz trzeci przystanek. Jeszcze będą dwa. Także tak jesteśmy mniej więcej w połowie, tak mi się wydaje. Tak, tutaj następna szersza ulica, ulica Stajenna, tu także przychodzi kanał, został zasypany, więc także mamy szerzej i mamy zieleniec po środku. Natomiast znajdujemy się w dalszej części dzielnicy i opowiem może jeszcze wrócę do średniowiecza. Osiek rozciągał się w średniowieczu w wieku XIV-XV dalej, w kierunku którego miasta. Ale w XV wieku tutaj trochę namieszały brygitki. Zakon otrzymał bowiem, przejął część ziem właśnie Osieku i ta granica się przesunęła. Brygitki, jeszcze dodam, założyły na tym właśnie zajętym terenie jurydykę, czyli tam znajdowały się warsztaty, za które nie odprowadzały podatku do miasta, tak? Tylko właśnie na koszt klasztoru to wszystko przechodziło i to było wyjęte jakby z pod prawa miejskiego. Dopiero kasata zakonu wieku XIX przez Prusaków dokonana skasowała ten Nonnenhof, czyli dwór mniszek. Tak się nazywała ta posiadłość, zakonnic właśnie w środku miasta. Jeszcze w średniowieczu mogę powiedzieć, że w tym miejscu po mojej lewej znajdował się cmentarz Rębowo, tak się nazywał. On w czasach nowożytnych został zabudowany, natomiast na Osieku, jak wiemy, nie mamy żadnego kościoła i mieszkańcy pod względem parafialnym należeli do kościoła świętej Katarzyny. Czyli de facto Osiek właśnie w XV wieku stał się częścią starego miasta. Więc już ta jakby autonomia, samodzielność w tym wieku XV została skończona, ale o tym jeszcze powiemy na ulicy Panińskiej, która była główną ulicą miasta. Natomiast stojąc tutaj w tym miejscu, widzimy bardzo dobrze zabudowania powojenne zrealizowane na Osieku. Osiek w czasie ostatnich działań wojennych ucierpiał znacznie. Zachowała się część zabudowy, którą minęliśmy, idąc do tego punktu. I na nowych, znaczy na zwolnionych terenach zaprojektowano nowe budynki, ale klimatem jakby dostosowane do miejsca, do przeszłości. Więc tutaj projektant Stanisław Sowiński zaproponował takie nie za wysokie budynki z cegłą i z takimi podziałami z betonu, które nawiązuje do właśnie jasnego piaskowca. Tak były budowane gdańskie kamienice, czyli czerwona cegła, jasny kamień. I właśnie tutaj mamy takie nawiązanie, nową zabudowę, ale nawiązującą właśnie klimatem do tej starszej historycznych budynków. Tutaj mamy też te elementy ociepleniowe, bo pod oknami jeszcze do niedawna były takie żłobkowania. Elewacje wyglądały ciekawie, ale to właśnie po ostatnich remontach to jest tak właśnie na płasko, na ślepo ocieplone. Oprócz takich właśnie budynków niewysokich, nad kanałem Raduni w 1958 roku zdecydowano się na realizację takiego przełomowego projektu.
z tego miejsca widzimy jeden wieżowiec, dalej stoją jeszcze dwa. I to są, to jest efekt pracy naukowej na naszej Politechnice Gdańskiej, gdzie były prowadzone w latach 50. prace nad takim betonem jamistym, to się nazywa jamistym, czyli tam są jakby takie na szczególeczki powietrza, żeby tak obrazowo to opisać. I te badania, efektem tych badań było opracowanie technologii, która pozwoliła na zniesienie dosyć szybko, efektownie właśnie punktowców. Tych tutaj trzech punktowców zaprojektował je Jarosław Nowosadzki ze współpracy z Arturem Karwowskim. Te wieżowce, te punktowce były szeroko komentowane w prasie ogólnopolskiej jako coś właśnie przełomowego. I to była taka, jak to określano w tamtym okresie, jaskółka wysokiego budownictwa w Gdańsku. I później na wzór tych tutaj punktowców z Osieka zbudowano jeszcze kilka osiedli w Gdańsku. Na przykład na Dolnym Mieście, w Oliwie, we Wrzeszczu wznoszono dalej te punktowce. Co jeszcze jest ciekawe, one otrzymały jeszcze wtedy, w tamtych czasach, kolorowe elewacje. Obecnie to, co widzimy, no to jest taka wesoła twórczość dociepleniowców. Mamy ten problem. Tak. Natomiast one już wtedy otrzymały kolorowe elewacje, z tym, że to nie polegało na tym, że właśnie jak teraz się maluje po prostu, ściany ocieplone stropiane maluje się właśnie farbą elewacyjną, tylko to były szlachetne tynki, czyli tynk był barwiony w masie i był nakładany na budynek. Jeżeli chodzi jeszcze o te punktowce, ważną tutaj jeszcze kwestią jest to ich położenie. Jak komponowano właśnie w latach 50., 60. te nowe dzielnice mieszkaniowe, to projektowano je w ten sposób, żeby ta zabudowa przychodziła właśnie z średniej do wysokiej i takim pożądanym akcentem było zawsze coś właśnie wysokiego, co kończyło jego oś widokową. I te punktowce właśnie tutaj stojące nad Motławą były tym akcentem urbanistycznym tutaj, te trzy wysokościowce, co też było jakby chwalone także w prasie i co także powielono właśnie w innych miejscach, także na Dolnym Mieście, przy ulicy Kamiennej Grobli, także na zakolu Nowej Motławy zbudowano właśnie w ten sposób punktowce, ale wyższe. I tak samo zrobiono nad Starą Motławą, na Starym Przedmieściu, przy Żabim Kruku. Także te punktowce są na zakolu właśnie rzeki. Ale właśnie tutaj mówię, to jest pierwsza realizacja i pierwszy tutaj właśnie pomysł, jak mówię, szeroko komentowany właśnie w mediach. Architekci udzielali wielu wywiadów do prasy właśnie w prasie takiej specjalistycznej, także omawiano w ogóle tą technologię, która pozwoliła się na szybkie, ekonomiczne budowanie mieszkań. To wyglądało mniej więcej tak, że takie drewniane szalunki wlewano ten gruzobeton. Aha, bo jeszcze ważnym jakby elementem tej technologii jest to, że wykorzystywano gruz ze zniszczonych właśnie kamienic. On był właśnie przemielony i on służył właśnie jako to wypełnienie, jako składnik tego betonu. I ten właśnie beton wlewano w takie drewniane szalungi, które były przesuwane. Także ta praca właśnie szła dużo szybciej niż właśnie tutaj murowanie tych ceglanych budynków niższych. I myślę, że to chyba jest tutaj w tym miejscu wszystko, tak? Czy coś jeszcze o tych punktowcach powinienem powiedzieć, bo zachwaliłem dosyć w 58. Tak, w 1958 i później były dalej te realizacje właśnie w innych dzielnicach. Oczywiście też poza tym, że w prasie tutaj zachwalano, pojawiły się takie informacje, że jednak te windy oczywiście były usterki, sypy tam na się działo, także wiadomo, mieszkania były potrzebne, ale takie życie codzienne także tutaj wychodziło. Tak, typowe drogi. Tak, ale to właśnie tutaj jest ta technologia i to, że one właśnie były pierwsze, to jest ich tutaj fenomen. Ale pierwsze w Gdańsku, czy widziałeś? Takie wysokie pierwsze w Gdańsku. One też zostały tutaj zbudowane, tak zakomponowane po to, żeby, jak mówiliśmy o tej gęstej zabudowie niehigienicznej, to powoli już tak projektowano, żeby między blokami była też przestrzeń, żeby była ta zieleń i
i żeby każde mieszkanie było doświetlone, tak? To była ta idea właśnie, dlatego no, nieprzypadkowo są tak ustawione w stosunku do kanału, żeby to właśnie światło dochodziło do każdego mieszkania. Dobrze, to myślę, że możemy... Tej ceglaną betonowej to całe otoczenie. Tak. I to jest Stanisław Sowiński, zaprojektował te budynki właśnie, łącząc tutaj tą cegłę z betonem, żeby sprawić wrażenie tej właśnie nawiązania do dawnej zabudowy. I tak właśnie odbudowano Stare Miasto. Główne miasto, jak wiemy, odbudowano na jaką kamienicę, powiedzmy. A z kolei na Starym Przedmieściu skontrastowano zupełnie nowoczesne budownictwo z zabytkowymi obiektami gotyckimi, także mamy te trzy główne dzielnice i każda została w inny sposób jakby odbudowana, inaczej jakby zakomponowana. Jest za głównym miastem w kierunku południowym, czyli tam między Truską a Pozwalem. Ale pani chyba była na spacerze, prawda? Nie? Tak, Wyspa Spichrzów to jest osobna, a wcześniej jest właśnie Stare Przedmieście. Dobrze, teraz tak. Jak daleko ten nowy to? Oni myśleli, że był między ulicami Brygitki, Miszki, a Profesorską i Stolarską. Także no też ta zabudowa wyglądała to zupełnie inaczej, bo te budynki w średniowieczu, w czasach nowożytnych były niskie. Były albo papierowe, najwyżej jedno piętro miały. No i był też drewniany albo w technice szamulcowej zbudowane. No i tu mieszkała biedota, także to była dzielnica naprawdę, no można powiedzieć, biednej nędzy. Tak to wyglądało właśnie w sumie do końca wojny. Znaczy osoby niezamożne mieszkały. No a teraz, jak wiemy, wszystko się zmienia, wchodzą nowe osiedla, ale to już jest jakby inny temat. Teraz przejdziemy kawałek dalej, w pobliżu bunkru, który zbudowano w czasie ostatniej wojny światowej i tam jeszcze powiemy, jak podejdziemy do bunkru. Stoimy tutaj nieprzypadkowo, to jest jedno z ciekawszych chyba widokowo miejsc w Gdańsku, widokowo w sensie z poziomu ziemi oczywiście. Widać tutaj kilka budynków, typów zabudowy z różnych epok. Po mojej prawie poskosie kamienice czynszowe, które się ostały sprzed wojny, z przełomu wieku XIX-XX. Za moimi plecami wielki bunkier przeciwlotniczy z czasów ostatniej wojny. Tam właśnie widzimy jeszcze pocztę polską. W głębi tam się wychyla Muzeum II Wojny Światowej. Po drugiej stronie mamy gotycki kościół świętej Brygidy. Dawny klasztor, gdzie mieszkało zakonnice, które zdawały się być zakonnicami osiedla. No i tą zabudowę właśnie z lat 50. ta odbudowa właśnie powojennego miasta, powojennego Gdańska. I teraz ten budynek bardzo frapujący właśnie za moimi plecami. Tak jak mówiłem, że łaźnie tworzyły swego typu sieć zbudowaną na początku wieku XX. Tak pod koniec II wojny światowej, w zasadzie już w jej połowie, kiedy Niemcy zdawali sobie sprawę, że no już nie jest dobrze, że trzeba będzie jednak tutaj się chronić i bronić, w Gdańsku zbudowano takie trzy olbrzymie bunkry przeciwlotnicze i to jest właśnie bunkry zbudowane na potrzeby mieszkańców tutaj okolic mieścia. Jeszcze jeden zbudowano zaraz przy szpitalu na ulicy Klinicznej, on dosłownie dochodzi do szpitala, a trzeci bunkry zbudowano jeszcze w porcie, tam na potrzeby portu. Bunkry zaczęto budować w 1942 roku i ponieważ już tutaj większość osób poszła do wojska, więc budować musieli, większość mężczyzn poszła do wojska, więc budowali ten obiekt jeńcy. Jeńcy przetrzymywani w obozie w Maćkowych. Tutaj byli dowożeni i właśnie wznieśli ten olbrzymi, sześciopoziomowy
z żelbetonu obiekt. On był przygotowany na najcięższe naloty i był oczywiście samowystarczalny, w sensie, że tu były wszystkie urządzenia, woda, prąd. Kiedy ja właśnie Gdańsk miał zostać odcięty od mediów, tutaj te osoby miały spokojnie przeżyć jakiś czas. Jeszcze na samym szczycie jest wieżyczka obserwacyjna właśnie, żeby sprawdzać, co się dzieje w razie potencjalnych nalotów. Tutaj już stojąc w tym miejscu, jeszcze trochę może o tej sieci ulicznej dzielnicy. Jak staliśmy na ulicy Osiek, to była najszersza ulica w dzielnicy, ale ona nie była nigdy główną ulicą. Taką najważniejszą ulicą była ulica Panieńska dla tej dzielnicy i ona przebiegała dokładnie tam, gdzie widzimy te dwie kamieniczki, tą właśnie z neogotycką ceglaną i tą właśnie tuż obok tynkowaną na jasno. I ta ulica biegła jakby powiedzmy od mniej więcej od podwala staromiejskiego tutaj w głąb, ona przychodziła dalej przy tych garażach i to była właśnie główna ulica Osieka. I tutaj właśnie przy ulicy Panieńskiej, tam trochę właśnie po skosie, znajdował się ratusz. Osiek miał swój jako właśnie osada, swój samorząd, ale w tym XV wieku, po tym jak Osiek został wchłonięty przez, na początku przez główne miasto, ale później jednak znalazł się w granicach Starego Miasta, ten samorząd po prostu zlikwidowano. Osiek w ogóle rządził się jeszcze prawem polskim, zwyczajowym, natomiast jak wiemy, główne miasto zostało założone na prawie już chełmińskim i ten samorząd właśnie zlikwidowano, więc ratusz nie był potrzebny i w 1597 budynek został sprzedany i wkrótce rozebrany, także po tym budynku już nie ma żadnego śladu. Natomiast nazwa była jeszcze przetrwała w nazwie ulicy. Ulica Panieńska, ta nazwa jest bodajże od wieku XVIII, a wcześniej to była ulica Ciemnicy, ponieważ w piwnicach ratusza znajdowała się po prostu areszt, czyli ciemnica i stąd ta nazwa. Ta nazwa panieńska, tutaj jest jakby podwójna etymologia ulicy i jedna jest taka, jedno z rozwiązań mówi, że właśnie przy ulicy Panieńskiej dużo budynków należało właśnie do zakonnic, do brygidek, które także tutaj miały swoje właśnie posesje. Natomiast druga taka, może bardziej jakby legenda miejska, mówi o panienkach lekkich obyczajów, tak? Że to są takie dwa pomysły na rozwiązanie tej nazwy. Natomiast inne nazwy możemy wiązać po prostu z tym, co tu kiedyś było, stało. Także ulica Browarna to oczywiście nawiązanie do browaru. Sam bunkier stoi przy ulicy Olejarnej, czyli tutaj był młyn olejowy także kiedyś. Tam wcześniej staliśmy na ulicy Stajennej, znajdowało się tam stajnie po prostu. Jak wiemy, ulica Sieroca, tak, to nazwa od sierocińca. Także te nazwy też nam dużo mówią. Teraz jeszcze może pokażę mi jeden ciekawy budynek i to chyba będzie już koniec naszego spaceru i zaprosimy Państwa z powrotem na dziedziniec do ogrodu Sierocińca, żeby miło spędzić czas. Tam jakaś szubienica. Obecnie właśnie bunkier, tak? Przyczyny tego ratusza. Aha. Wiadomo, że Osiek to była osada rybacka. Tak. O takiej właśnie szerokiej autonomii. Aha. I czy są zachowane jakieś przekazy, jakieś. Jaki ten ratusz był? Był ilokondygnacyjny, z czego był zbudowany mniej więcej? Znaczy on prawdopodobnie nie wstajany już coś. Czy był drewniany, murowany? To może, ale raczej to była ryglowa konstrukcja w sensie. Znaczy częściowo murowana, tak można podejrzewać. Wiem o ratuszu tym na tym mieście, tam na Korzennej, zanim zbudowano ten manifestyczny ceglany obiekt. Ten wcześniejszy był dosyć lichy, że tak powiem.
I on, ten wcześniejszy, został zbudowany z elementów z ratusza z Młodego Miasta, które zostały zebrane i tutaj Stare Miasto otrzymało te materiały i on gnił po prostu, był bardzo zniszczony. I pod koniec wieku XVI, kiedy właśnie ten na Osieku już likwidowano, Rada Starego Miasta otrzymała pożyczkę od Głównego Miasta i sobie zbudowali ten ratusz właśnie na Korzennej. Więc pewnie ten tutaj podobnie to wyglądało, to taka była... Mniej więcej w którym miejscu stał? To była ulica Panieńska i Podzamcze w kierunku Browarnej. Czyli ulica Podzamcze, tam co stała uliczka i on stał jakby w narożniku ulic po prostu. No i wiemy też, że tam była, no w tych piwnicach był areszt, to wiemy. No, ja mam jeszcze jedno pytanie. Tak? Chodzi mi o tych jeńców, to jest Maciek. Aha. Bo tam był obóz dla karny SS. Aha. Czy to byli SS-mani, to musieli robić, czy to byli po prostu jeńcy zwykli? No, czytałem o zwykłych jeńcach po prostu, ale czy tam jeszcze w jakichś tam sesmańskich dali nie mam. Nie, no bo tam był jeden obóz karny SS. Okej, okay, ja nie. Słyszałem o zwykłych jeńcach, tak samo na przykład cmentarz Srebrzysko, tak? Tarasy, to byli jeńcy właśnie, no zwykli jeńcy, którzy też tam musieli te rzeczy tam odkopać i przerobić, także no to była tania siła robocza, tak? Po prostu tutaj na miejscu, także pracowali też na kolei, właśnie na sztuce na przykład, zakładach kolejowych. No właśnie też tak. Wyżej wykształceni, więc oni nie potrafili łopaty w rękach trzymać. Tak. Mi się wydaje przynajmniej. Dobrze, teraz jeszcze... To jest jakaś instalacja nie zrobili. Tak? Ta piwnica? No tak, w ogóle też powiem, no ten bunkier jakby no nie został rozebrany, tak? Ponieważ jakby wyburzenie czegoś takiego to są takie koszta, plus jakby to jest dosyć niebezpieczne. Trzeba podłożyć taki ładunek, żeby oczywiście to nie eksplodowało za mocno. A jednocześnie to jest tak mocno postawione, że no ciężko to wyburzyć, więc jakby taniej jest to zostawić i utrzymać niż to rozebrać. A wiadomo jakie są grube mury tego? No nie ma zasięgu na pewno, ale tam jest nie znam jakby parametrów. Natomiast przez lata po wojnie to był też magazyn, służył po prostu jako magazyn, chyba tutaj magazyn dla wód mineralnych był. I w ostatnich latach urządzono tutaj w tej części, w tej dobudówce właśnie galerię sztuki. Ona też zajmuje część piwnic, tam dwa takie większe pomieszczenia. Natomiast sam bunkier został zaaranżowany tam z 6 lat temu bodajże na potrzeby klubu. 10 lat temu na potrzeby klubu nocno-imprezowego. Tak, i tutaj jest kilka poziomów, jak reklamują, na każdym poziomie jest inaczej, właśnie są dwa parkiety. Wszędzie są baty, także taka aranżacja. Ale tą kotłownię, gdzie teraz jest galeria, to po wojnie zbudowano, tak? Tak. Czy razem z bunkrem? Myślę, że jest późniejsza dobudówka, ale nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast, a jeszcze tutaj mogę dodać ten blok właśnie, teraz pomalowany taki ceglasty. Ten blok powstał nieco później i on powstał właśnie tak w poprzek, znaczy rozgrodził ulicę Panieńską. I trochę zaburzył jakby ten przebieg ulic i on znajduje się wzdłuż ulicy Zamkowej. Ulica Zamkowa oczywiście nawiązuje, bo kiedyś prowadziła na ten dawnego zamku. Teraz podejdziemy jeszcze do innego budynku i później już Państwo będą wolni. Minęło 50 minut, czyli tak jak obiecywaliśmy, zmieścimy się w godzinie, na pewno. Tutaj mamy już ostatni przystanek. Chcieliśmy Państwu jeszcze pokazać także niezwykle ciekawy obiekt, tutaj po moim skosie, za Państwa plecami, jest budynek młyna. To jest jeden właśnie z obiektów, chyba na jedyny pokazujący właśnie przeszłość dzielnicy. Dzielnica, jak mówię, też przychodziło wiele odnóg kanału Raduni. Kiedyś tylko właśnie energia wodna pozwalała na
no, zakładanie właśnie zakładów produkcyjnych. I na terenie właśnie tutaj osieku było wiele tego typu rzeczy. Wiemy, że w średniowieczu jeszcze krzyżacy tutaj założyli swoją łaźnię na potrzeby właśnie zakonu, ale ona długo nie funkcjonowała. Później ten teren sprzedała i w tym miejscu właśnie przy tej ulicy powstał tartak. W tym tartaku produkowano elementy drewniane na potrzeby na meble gdańskie, słynne meble gdańskie. Później był tutaj w tym miejscu młyn tabaczny i kiedy już energia woda nie była potrzebna, w sensie kiedy już weszła elektryczność, zbudowano młyn elektryczny i właśnie tutaj ten budynek młyna mamy przy tej ulicy. On spłonął w 1919 roku i w 1920 go odbudowano i uzyskał już taką formę, no prawie taką formę, bo teraz tam ta rozbudowa tych okien, no trochę to inaczej wyglądało, ale właśnie mniej więcej w ten sposób, w tej formie takiej modernistycznej, wczesno właśnie z tymi zaznaczonymi tą konstrukcją szkieletową, z tymi pilastrami właśnie powstającymi. I ten budynek szczęśliwie właśnie no, przetrwał do lat 90. on w sumie działał i w ostatnich latach został przygotowany właśnie tutaj na potrzeby, to jest hotel czy apartamentowiec. Jakiś hotel to jest, tak. Tam jeszcze z tyłu dobudowano, no niezbyt szczęśliwie, takie pseudo kamieniczki, trochę za wysokie, nie wygląda, no właśnie, tam wcześniej stał oryginalny budynek, nie wygląda to dobrze. Tutaj jeszcze mamy to skrzydło właśnie szpitala, dawnego garnizonowego, obecnie jedno ze skrzydeł szkół łączności. Te szkoły zostały tutaj umieszczone w tym budynku właśnie ze względu na tą przeszłość, tak, na pocztowców. Początkowo szkoła działała no, w niezbyt dobrych warunkach, było no, ciasno i niewygodnie, aż dobudowano właśnie w latach 50. to skrzydło monumentalne od podwala staromiejskiego, który tworzy właśnie tam w tamtym miejscu taką główną dominantę przestrzenną tego miejsca i zamyka właśnie plac, na którym znajduje się następny pomnik. Ten pomnik upamiętnia między innymi właśnie rzeź gdańską, czyli to wydarzenie, które sprawiło właśnie, że Osiek został zasiedlony. Myślę, że tutaj z tych najważniejszych rzeczy powiedzieliśmy chyba wszystko. Jeżeli jakieś są pytania, to oczywiście odpowiemy. Chyba, że ono dotyczyło broni palnej, to niestety nie. Ale jeżeli są inne pytania, to super. To jak był poruszany ten A jeszcze takie techniczne sprawy. Nie, może powiem tak, że z technicznymi też sprawami nie do końca. No ale tu żadnego ujęcia wody nie ma. Nie, bo to był elektryczny właśnie. Tu już, tak. A później tak. Nie ma ujęcia wody. Dziękujemy, także dziękuję. A jeszcze, jeżeli ktoś nie był na naszych poprzednich spotkaniach, to mam jeszcze materiały związane z metaloplastyką i z... Tak, tylko chwileczkę. I zapraszamy za miesiąc. Będziemy chodzić po... Dorota? 28 lipca. Tym razem wychodzimy trochę dalej, bo będziemy chodzić po Przymorzu. Po Przymorzu. Gdzie konkretnie będą informacje? Myślę, że będą to okolice Falowców. Niekoniecznie Falowcy, ale z trochę innej strony, z innej perspektywy. Jeszcze nie mamy, ale na pewno będą informacje. A tu jeszcze mam ten wniosek tutaj. Jeszcze nie mam. Oczywiście. Już patrzę, ale mogę przyjść na ten spotkanie, bo tak niestety... Tak. Dobra, dziękuję, tam to mam. Informacje to jest to, co mi potrzymałeś na granicę. Tak, to jest link. Tak, Galeria Miejska właśnie mieszka. Informacje tam się znajdą. Będziemy też programować z tego. Bo to było... Tak, to pomogło. Tak, jasne, rozumiem, proszę bardzo. Dobrze, ja mogę to dać? Ja nie skończyłem się. Dobra, to sobie poszukać na Przymorzu. Dobra, dziękujemy. Jaka była naprawdę wdrożona, chyba na tym czasie obrona. To faktycznie. Za te sełki. Czekam w tym naszu. Dziękuję. Świątek też? Chyba, że...
tego, że wtorek, środa.